Halo, halo, słyszymy się? To jest program Bazary i Bazarki. Dziś zapraszamy Was do lekko zachmurzonego Grodziska Mazowieckiego, ale więcej szczegółów przekaże Radek. Jesteście gotowi? Nie wiem, nasi sterawcy kwaniali, nie wiem, rolnicy, sadownicy, nie wiem, nasza Polska cała, każda rodzina, słodziutka wspaniała. Buzida, buzida, moja mam, też moja mam, też kiedyś zabaw. Dziś przywiało nas na targowisko do Grodziska Mazowieckiego. Jest niemiłosiernie zimno, a my musimy jeszcze zrobić zakupy, ugotować coś i no, oczywiście dobrze się bawić, więc zapraszam. Radosław Spirydowicz, szef kuchni, smakosz i kulinarny partyzant. Czyta książki do połowy i je dużo serów. Radek to prawdziwy miłośnik podróży, szczególnie tych kulinarnych. Poznane smaki z najdalszych zakątków świata przenosi do swojej kuchni, nadając tradycyjnym potrawom zupełnie nowe oblicze. Które słodkie, kwaśne. No, a pani które ulubione? Ja? Rubin dobry, te są dobre, Jonagoret dobry. Wszystkie dobre. My tu 25 lat. 25 no. lat i cały czas tutaj ze buszkami? No. To coś się zmienia, jakiś towar? Trochę warzyw mamy też jeszcze, ale przeważnie. Gruszki mamy bardzo smaczne. Pierwsza klasa. Których tego rubinka? Proszę bardzo. Ile? Kilo? Kilogram, tak jest. Dobrze. Jakie trzeba pan ładny, to jeszcze ładne jabłka no, wybrać. Ja, ładna ekspedientka. To jabłuszka ładne. No. Kiedyś była, teraz jest. Kilogram. Na przewagę jeszcze. O proszę, piękne jabłko. Super, dziękuję bardzo. Jak tu się pracuje na tym targu? No nie narzekamy. Nieraz bywa mniej u targu, nieraz. A dzieci co, pomagają trochę? No pomagają. Czy nie chce się młodym? Robią. Robią, tak? No najmłodszy został. Wnuczki są, to już je co robić. Też pomagają wnuczki, czy jeszcze za małe? Ale jeszcze małe. Pozdrawiamy wnuczęta. A gruszek dam panu na spróbunek. To dołożę do tych jabłuszek. Dobra, za pan tą torbę. O. To gratisowo. Jeju, dziękuję. Takie gratisy lubimy. Atmosfera dobra, jak nie ma ludzi kłótliwych i dobrze się A co, bywają kłótliwi jacyś? A nie, nas się trafi. To problemy macie? Popatrzeć w telewizji, jak się kłócą na rynku, to... U nas nie ma tego tutaj. Peace and love. Chce się państwo jeszcze wstawać tak wcześnie rano, przyjeżdżać tutaj? A no co się zrobi, trzeba na razy. Ale musowo rano, no. Gorzej to zimową porę, bo zimno. Prawie o czwartej musimy wstawać. Ciemna noc jeszcze o czwartej, jak tu przyjeżdżacie, no. No teraz to ciemno, no ale... To i spać się kładziecie chyba z kurami, nie? Kury też nocne mamy. To różnie. Po podzienniku, no. Nieraz przed 12 pójdziemy. O. Rano się wstanie. To wtedy kawa chyba zamiast wody, nie? Cały dzień. Mąż to nie pije kawy. Nie pije kawy jeszcze. No twardy zawodnik, no. Bez kawy. Ja to piję. Ja też, tylko na sojowy. Ja to też bez kawy sobie nie wyobrażam takiego poranka. Ja to jedną dziennie, ale dużo nie. A wy ile kawek dziennie? I na wesoło! Bo nasze bazary najlepsze są. Jogej! Zobaczcie, koledzy, ten grajny mówili mnie, słuchaj, może spróbuj, nie? Mówi, zobacz, na bazarach tyle ludzi. Ja mówię, no trochę się wstydzę, ale wiesz, mówi, zobacz. Zobacz, ile na bazarach ludzi, mówi, ty masz takie, mówi, uczyłeś się sam, mówi, ale masz trochę pojęcia o tej muzyce. Ja tam, ludziom się nie będzie podobać, ale okazało się, że ludzie lgną jak pszczoły do ura, zobaczcie, kochani. Ja nie jestem żadnym muzykiem, ani nic, bo w innej branży oczywiście też troszeczkę się też handluje, ale czasami, prawda? Też na bazarach? Też, ale to sporadycznie, a tutaj to tak jest, jak to być hobby takie, prawda? To jest takie hobby. To może duecik. To może tak... Poleczkę jeszcze, żeby się troszeczkę to wszystko towarzystwo rozruszało. Dobra. I pamiętajcie, szanujmy naszych sprzedawców i naszych grajków. Dziękuję, tak. Szanujmy polskie bazary. Bo to jest, kochani, bardzo wysiłek. I na wesoło, no ja. Nie biorę.
tym bazarem, niż jak nasza rodzina. I na wesoło. Na wesoło, hej! Papryki bym od pani wziął, kilogram czerwonej. Nie ma sprawy. Mieszanej, czerwonej. A proszę pomieszać, proszę pomieszać. Nawet z 1,5 kilo myślę, że będzie fajnie. Do koloru, do wyboru. To wszystko od pani? Tak jest. Towar? Polecam czarne pomidory, są naprawdę przepyszne. Naprawdę? Prosto z pieca. No, nie kłamała pani. Nie kłamałam. To kilogram wezmę. Szczerość popłata. Super. No to trzeba po świcie wstać, nie? No trzeba, kurczę, albo no. Czasami się nie śpi wcale. Kurczę, no bo nim ten towar się naszykuje, sadzonek trzeba ukopać, ciężka praca, nie? No. Kurczę, no. Dziki zjedzą same czerwone truskawki, resztę zostawią, naprawdę, jak Boga kocham. Wybredne. Ja idę z ubiankami, ja tam nie mam po co. No kurczę, no to o dzikach truskawkowych jeszcze nie słyszałem. Błagam. A malinowe, borówkowe? Ludzie pracowicie, bo pora, pan zobaczy na rączki. Ja tak. To wiem, bo jestem ze wsi, jestem z Ukrainy i to wiem, że to znaczy ten trud. No i pan zobaczy na te rączki, jakie spracowane. Widzę pan? Widzę. Tak no. I tak, to najważniejsze. To najważniejsza robota. Ja tu jestem, przyszła na targ, idę zaraz do pracy. Kupiłam od babci pietruszeczki. Cebulki takiej biednej, która taka biedna, to ja od niej kupiłam, bo chcę takiego zdrowego jedzenia. A jestem z Ukrainy cały czas jem, bo mam to wszystko w domku, a tu muszę kupić. To tak jak my, dlatego wspierajmy polskie bazary, polskie cebule i polskie ziemniaczki. Lecimy dalej, Radku. Dzień dobry. Co taka kolejka jest? Dobre mięso? Tak? Tam wszędzie pusto, a tu widzę. Dobre i tanie. Okay. I zawsze tutaj państwo przychodzą, tak? Do tego pana? Tak? Późno? Kurczę, jeszcze 10 nie ma. Niektórzy już po drugiej kawce. Ja po mięsko do pana przyszedłem. Coś mi się klaruje w głowie, jakaś zupa i jakiś dobry kawałek wołowiny bym chciał do zupy gulaszowej. Tak, żeby mi się nie za długo gotował. Takie zrazu będzie najlepiej, której mi grę potrzeba. No, z kilogram bym chciał chyba. Ile mi się taka zrazóweczka będzie gotować? A bardzo mięciutka potrzebana, bo to jest młodego towaru. Na pewno będzie dobry towar, jak proszę pana. Najlepszy w mieście. Młody byczek. To, jeszcze, to kiedy ten byczek jeszcze sobie biegał? A no jeszcze proszę pana wczoraj, bo to na Ubojni i wieczorem odbierane z głodni. Aha. Co kręci się? No, tak ostatnio słabo, no teraz te linki zamierają, markety nas wykończają. Tak rodzice handlowali, ja teraz przyjąłem te linki. Po rodzicach, no to fajnie, no to tradycja. No tak, wcześniej były zwykłe takie stoły, na takich stołach zwykłych, wie pana, teraz no tak nowocześniej trochę. Lodówki się pojawiły. No to wszystko tak inaczej. Wszystko idzie z duchem czasu. Tak, ale no to były czasy lepsze, lepiej się handlowało. Lepiej było wtedy? Lepiej. To co ale trzeba iść postępem. Oj, trzeba. Dlatego idziemy dalej, z postępem. Mamy mięso, paprykę, jabłuszka. Czyżby czas na czosnek? Ja bym czosneczku wziął od pana bardzo chętnie. Ale polski nasz, tak? Nie chiński? Na pewno? Nie, panie, to nie na sztuka. Nie na sztuka oszukać kogoś, nie? No, nie sztuka. To poprosimy dwie sztuki. Długo pan tu na tym targu pracuje już? O, już 15 lat na emeryturze jest. No wie pan, w wolnym czasie to trzeba trochę tego kurzynie przytrzymać trochę. Te rolnicze ręce to jest 900 złotych, a to można żyć jak hrabia. Monte Cristo. Trzeba dorobić trochę. A jajeczka od kurek? Od moich chodzą po podwóreczku. No od kogutów nie, tylko musi być od kurek. Od kogut jajek nie będzie niut, kochany. A nosi chyba swoje, dużo tych jajek, dużo. No jest, 120 mam ich. 120 kur? No to trochę jest. A kogutów? Panie, kto kiedyś miał w Polsce matka samochód, ojciec samochód, córka samochód, czy samochód? W każdym swoim zachodnim. Bo nie było tyle samochodów jeszcze. No, bo nie było pieniędzy. Jakby się pokazała syrena na wsi, to był kułak bogaty, bo syreny kupił sobie. Ale to musiał mieć dojścia wtedy, żeby no, takie auto mieć. A ja dostał malucha na wsi, to gdzieś zakombinował. A teraz chcę teraz maluchem jeździć, albo farburgę, bo syreną, kurwy się nie chcą mieć. Chcą. O, uciekłem jest herbatą za sztukę, bo jeszcze herbaty nie posłodził. Chyba jedzie, tata, ale to... Trzeba trochę jej pogadać, nie? Jasne, no. Taki urok bazaru. Tak, dzisiaj mało ludzi. O, a co, bywa więcej? W soboty. W soboty.
bo to nie, do płaty nie idą, nie? Ten, co ma przyjść, to przyjdzie. Dobra. Płacę za czosnek, bo jeszcze nie zapłaciłem chyba. Mi się nie stało, da. Jabłka już mamy. Bakłażan? Dobra, idziemy, idziemy. Radek, prowadź. Chrzanik ostry, fajny, na soczku z cytrynki. Ćwikła, fajna, też ostrzejsza, sporo chrzanu. Szczaw na szczawiową, żur na żurek, ogóreczki na ogórkową. Keczup czosnkowy z pomidorka malinowego, fajny, pikantny i sporo czosnku, także taki też inny. Musztardka z chrzanem, przełamana lekko miodem. Sosik jalapeno też z chrzanem, to już jest mega ostre. To dla mnie jalapeno razy dwa. Ja dzisiaj coś tu planuję pogotować na tym ryneczku, więc to pewnie sobie troszkę wykorzystam. Dobrze. Taki słoiczek bym wziął. No, musztardka też. Musztardka? No, po 8 zł to będzie 16, a to takie syropy owocowe. Syropiki. Kilogram owocu na kilogram cukru. Ja sama robię tak. Tak, to też. Ja jestem z Zagłębia Czosnkowego, z Latowicza. I tam generalnie rodzice, dziadkowie już uprawiali czosnek. Wszyscy? Tak. I na początku, jak jeszcze tutaj nie było remontu i tak w ogóle zupełnie inaczej wyglądał, to przyjeżdżałam właśnie tylko z tym czosneczkiem, tak, żeby sobie dorobić. Od czosnku się zaczyna. Mąż robi ostre rzeczy, a ja te łagodniejsze. Takie zacięcie kucharskie musi być trochę. Mąż bardzo fajnie gotuje, także tak. A to mąż gotuje taki wielki gar i co? Nie. Daje do spróbowania? Mąż troszeczkę robi i po prostu później próbuje, bo on tak. Odstawi na dwa dni, na przykład keczup robi dwa dni. Przesmaża pomidory malinowego, dwa dni to robi. Delikatnie właśnie etapami. I dopiero ten słoiczek tak naprawdę po tygodniu bardzo dobrze już smakuje. Fajnie się smaki przechodzą ze sobą. No pomidor musi się pogotować, żeby słodycz oddał. Tak, ale też musi odparować, żeby został sam miąższ. Hmm. Tak jak wszystko tutaj jest tak robione. Taką właśnie metodą prób i błędów. A który ulubiony słoiczek pani? Majonez. Majonez. Niestety zwykły majonez, tak? Tak, dokładnie. Ale naprawdę, no... Bez majonezu i bez keczupu nie ma śniadania. Nie ma. Tak jak bez słońca nie ma dnia, a bez produktów obiadu. Więc szukamy dalej. Dzień dobry. Seratkę bym chciał od pana kupić. Ile tego potrzeba w ogóle? Stół mam taki, no około 2 metrów będzie miał, może. To 2 metry bym wziął. Ale spróbujemy. Dobra. Kury, koguty, dobrze to wygląda. Taki babciny klimat, cerata. No niestety. Fajna jest. Kiedyś tu nie było rezerwacji, to się na nocę jeździło, wiesz? To było ciężko. Na nocę gdzie? A tu przeważnie. Od rana musiałeś być, żeby sobie miejsce załatwić. Aż takie trzeba było robić, czatowanie? Czatowanie, tak. O kurczę. A teraz to już jest. Ale co, nie kręci się? No kręci się, tak jak widać, no, może tak, jeszcze coś. Ja to po seratkę tylko. No, szkoda. Następnym razem będzie zimniej, no to weźmiemy dywanik. No. Nawet dwa. A skąd te dywaniki? To chińskie wszystko, czy nie? Nie. Nasze? Tureckie. Tureckie, o. Niektórzy mają tak opanowane, tak jak Turcy, dywany, że tam tylko oni produkują. Bo pan to taka uroda turecka trochę. A. Jeździ pan do Turcji? Byłem kilka razy. Tam tak się wejdzie na targ, to już się nie wyjdzie. Tylko to nocne targi, bo w dzień to oni śpią, nic nie robią. Mogą, no. Taka kultura. Nocne tureckie targi z dywanami już w kolejnym sezonie. Ale wracamy do Grodziska. Na pewno bym potrzebował papryki wędzonej, słodkiej. Mniejszą, większą? Mniejszą. Małe ziele, małego liścia. Cały świat. To jest nasze małe, rodzinne przedsiębiorstwo, a import z całego świata. Staramy się najwyższą jakość, bez żadnych dodatków spożywczych, bez żadnych dziwnych polepszaczy, ulepszaczy. Mamy troszkę takich perełek. Sporo tego. I które to takie perełki? Cynamony cejlońskie, wanilia mielona, bardzo ciężko osiągalna. A co? Albo czysty bourbon z Madagaskaru, też piękny, jak na te lata, które teraz są. Prosto od króla Juliana. Pasta sezamowa i olej z ostrokresty też wasze? Nie, olej kupujemy, tak jak oliwę grecką z Krety kupujemy. To grecka, to znam. Tak, to jest Kreta Latsimas. Ja od znajomego Greka kupuję, osiedlił się tu 15 lat temu. Założył rodzinę i ściągają specjały. To specjały w dłoń i najwyższa pora na gotowanie. Radek, nie każ nam dłużej czekać. Przyjeżdżając do Grodziska, nie miałem pojęcia, co będę gotował. Wiedziałem tylko, że musi to być coś rozgrzewającego. Padło na zupę gulaszową, która w mojej odsłonie będzie trochę inna niż klasyczny gulasz węgierski, bo jest niemiłosiernie zimno, a zupa gulaszowa rozgrzewa. Kiedyś rozgrzewała węgierskich pasterzy, bo gulasz
to po węgiersku, z tego co dobrze pamiętam, pasterz bydła. My pasterzami nie jesteśmy, ale marzniemy tak samo jak pasterze, bo idzie zima, więc trzeba zacząć gotować rozgrzewające rzeczy. No to ogień! Składniki, które dzisiaj wykorzystamy, to ten kawał mięsa z razóweczka, z młodego byka, tak obiecywał pan rzeźnik. Mamy liść laurowy, mamy troszkę czosnku granulowanego, mamy paprykę wędzoną, słodką i paprykę ostrą. Mamy ziele angielskie, czosnek, cebulę, no i olej do smażenia oczywiście. Notujcie, notujcie! Na pierwszy ogień idzie cebula. Cebula tak naprawdę idzie zawsze do każdego mojego dania, bo kocham cebulę. A cebula kocha Radka. Bez cebuli nie funkcjonujemy na kuchni. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ty tam będziesz gotował? Będę gotował zupę. Zupę gulaszową. No właśnie, a dlaczego tak późno tu przyjechał? Późno? Ja już jestem tu od rana, tylko najpierw robiłem zakupy, no. Bo ja bym zjadła by tej zupy. No to poczeka. Ale to ja tu handluję na tym rynku. A. Ja jadę do domu. No to co tak wcześnie? No bo ja już wszystko sprzedałam. A co sprzedawała? Jajca. Jajca i wszystkie sprzedała? Tak. Kurczę, o. Uj! Cebula trafia do garnka. Delikatnie ją teraz sobie przesmażymy. A w międzyczasie musimy zacząć smażyć mięso. Ale zanim będziemy smażyć mięso, pokroimy sobie jeszcze czosnek. Czosnku nigdy za mało. Czosnek, naturalny antybiotyk. Na wampiry. Ze szkoły pamiętam, że ta substancja odpowiedzialna za zdrowie, ten antybiotyk, to fitoncydy, więc naparzamy fitoncydy. I kroimy dużo czosnku. Czosnek w kosteczkę, w plasterki. Jak pokroimy, to tak naprawdę nie jest ważne. Na uwaga dyrektora. I tu zaraz będzie obiad i dla pana Darka, i dla pana Wygórka. Dla mnie też. A teraz na warsztat mięsko. Mięso z młodego byka. Mięso kroimy w drobną, może nie drobną, taką półcentymetrową kostkę, żeby nam się w miarę to szybko wszystko ugotowało. Do zupy gulaszowej Węgrzy używają przede wszystkim wołowiny. Ale to tak naprawdę nie jest nic koniecznego. Jeżeli mamy wieprzowinę, łopatkę wieprzową, nie widzę żadnego problemu, żeby jej użyć. No. Zupa gulaszowa ma po prostu cieszyć nasze kubki smakowe, cieszyć nasz brzuszek. I radować duszę. Cebulka zaczyna skwierczeć. Troszkę damy jej soli, żeby puściła więcej soków i zaczęła się nam fajnie karmelizować. Dorzucamy czosnek. I co dalej? Też go delikatnie razem z cebulą przesmażamy i małymi partiami musimy przesmażać naszą wołowinę. No to przesmażamy. Nadążacie? Dobra, do przesmażonej cebuli dorzucamy ostrej papryki, trochę słodkiej papryki i wędzonej. Kiedy papryka się zasmaża, uwalnia więcej aromatu, więc pamiętajmy, żeby zawsze troszkę przesmażyć paprykę, ale uważajmy, żeby jej nie spalić, bo jak papryka się spali, to klops. A to już zupełnie inny przepis. Przesmażone mięso dorzucamy do cebuli. Do ukochanej cebuli. I na patelnię trafia ostatnia partia młodego byczka. Wrzucamy te 3-4 liście laurowe. Raz, dwa, trzy. Te 4-5 kuleczek ziela angielskiego. Teraz powinniśmy dodać fajny bulion, fajny wywar mięsny, ale niestety czasu brakło, żeby taki kilkugodzinny wywar przygotować, więc musimy posiłkować się ta-dam! Wodą. Uzupełniamy garnek praktycznie do pełna, bo chcemy zrobić dużo zupy. W dużym garnku. Brakuje nam jeszcze ziemniaka, żeby ta zupa stała się bardziej treściwa, więc chodźmy po tego ziemniaka. Co? Gdzie ty idziesz, Radek? Uwaga, auto! Większych ziemniaków, bo to do zupy, żeby mi się szybko, fajnie obrało. Dziękuję bardzo. Bang. Są ziemniaki, więc teraz je szybko trzeba... No. ...obrać. Gulaszową mam właśnie zamiar gotować. I mam węgierską, no. Węgierską mam przyprawę. A skąd? Tutaj? Nie, przywieziona. Węgier? Tak. No to super, to super. Wszystko Ryki. To samo dodaję. Jeszcze pietruszkę na koniec chciałem rzucić. A ziemniaki ale... też dodaję i pieczarki dodaję. No grzyby zawsze dużo smaku dodają grzybki. Szczególnie do leczo. Powoli zaczyna nam tutaj pyrkolić. No, sprzęt nie jest za szybki. Ale skuteczny. Kroimy ziemniaki w kostkę. Zupa gulaszowa musi nasycić brzuch, musi rozgrzać, a ziemniak doskonale do tego się nadaje. Ciach, ciach, ciach. Jest targowiska, wszyscy powoli wyjeżdżają, a my kroimy ziemniaki dopiero. Radek, poczekam. Krój. Paprykę musimy pokroić
kostkę, w paski, jak tam kto woli. W serduszka? Pod tym względem mamy dowolność. To jeszcze w gwiazdeczki. Dla kontrastu wrzucimy sobie żółtą paprykę. Tą w paski. Zupka już nam, jak to się mówi w naszym fachowym slangu, dochodzi, więc do zupki, której mięsko już mamy prawie miękkie, dorzucamy sobie ziemniaki. Kartofle, pyry, zdecydujcie sami. A na patelni, która powinna już być dobrze rozgrzana, będziemy smażyć naszą paprykę. Paseczki na olej. Skwierczy, jest gorąca. Jak atmosfera na targu. Papryka się smaży. My tutaj wykorzystamy sobie do naszej zupy jeszcze keczup czosnkowy od pani Lidii. Myślę, że nie popełnię tutaj gastronomicznego faux pas. To będzie na ciebie. Odrobina musztardy w zupie gulaszowej doda jej charakteru. Idealnie się nada. Zupka nabiera głębi. Co jest to? Papryczka super już łapie kolor. Proszę zobaczyć, jak pięknie. Pięknie! Myślę, że te super czarne pomidory będą miłym zakończeniem tej zupy, więc na końcu rzucimy sobie takich kilka... Ale tylko kilka. ...usmażoną paprykę. Raz, dwa! Dorzucamy do zupy. Żeby zupa nasza nie była taką czystą wodzionką, musimy dodać troszkę mąki, zrobić sobie taką klasyczną zaklepkę. Klasyka. Do zupy dorzucamy pomidory i to jest ostatni element tej układanki. 2 minuty gotowania i możemy częstować niedobitków, którzy zostali jeszcze na targu, a jest ich naprawdę już niewielu. Dobra, dobra. Czas sprawdzić to cudo. Zupa jest zrobiona ze wszystkiego, co kupiłem dzisiaj tutaj na targu. Od cebuli, czosnku, przypraw, papryki. Wspaniale. I tak promujemy tutaj naszych lokalnych dostawców, naszych lokalnych... No papryka pachnie. Jak smakuje zupka? No wspaniale. Gratulacje, panie kucharzu. Bardzo się cieszę. Prezesie! Halo! Zapraszam! Tak! A ja czekam! Można dobry obiad ugotować na bazarku. A jeszcze... Jeszcze nie wiemy, czy dobry, no. Bardzo dobry, ja to czuję, ja po smaku czułem. Super! Uuu, jak pachnie, ładnie. Super, naprawdę. Polecam ludziom. Naprawdę super. My też polecamy. Może na dzisiejszy obiad. Dzięki, Grodzisk. To był niesamowity dzień. Udało się trochę pogotować, trochę zrobić fajnych zakupów i ogólnie było miło. Fantastyczni ludzie, fantastyczny klimat. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Radku. Do zobaczenia, widzowie. I pamiętajcie, niech żyją nasi sprzedawcy wspaniali, a my widzimy się już za tydzień. Pa!